Wsadzili mnie do takiej zielonkawy, groszkawy polones, Podjechali pod komendę na Bytomskiej. Nie wyprowadzali mnie z auta, bo od razu, jak tylko mnie wsadzili, ten łą położyli mi na kolana. Tych dwóch siedziało tu. Odbezpieczyli, ten odbezpieczył kałacha, ten miał pistolet, ten od kierowcy, ten też miał. Kierowca tylko nie miał broni odbezpieczonej. Podjechali na komendę, coś tam powiedzieli i ja wiem, do no minuty dosłownie. Nie? Jedziemy. No, to tak już jedziemy, ale gdzie jedziemy, no teraz tego nic się nie odzywają, no ale widzę, jadą na Bytom, jadą na Katowicę. No na pewno jedziemy do Katowic. W każdym razie całą drogę, to było, to było makabryczne przeżycie, tu, ale wtedy się nauczyłem cholernie dużo, bo zacząłem się z nich... Na wysokości parku w Chorzowie zaczynają mówić, że mnie rozwalą po drodze. No. Raczej bo ja już tak, wiesz, każdy że jesteśmy na wysokości wysokiego miasteczka, ten zaczyna coś tam się bawić, ten, wiem, ja no, no i co możecie mi więcej zrobić, możecie mnie rozwalić. I zacząłem się śmiać, po prostu zacząłem się śmiać. Nie z siły, tylko tak zupełnie na spokojnie, no bo to, co ci mogła więcej zrobić, no to jest tak, bo tak to rzeczywiście jest, bo tą samą chwilę przeżyłem później w więzieniu zresztą. to. Bardzo podobną, może to samo, bardzo podobną. W każdym bądź razie z, z, przywieźli mnie na komendę wojewódzką. Bez przesłuchania, bez niczego wciępli mnie do tego aresztu, który był na to jeszcze nieskończony. Komenda w ogóle nie była skończona, jeszcze budowa. Tam od razu dwóch czy trzech znajomych trafiłem. Wrażenie no, było makabryczne w tym sensie. No, i... W każdym bądź razie, to, to był poniedziałek wieczorem, no, to był 14, nakaz internowania pierwotny miałem w 13, dlatego u mnie czasami jest zawsze, jest, pojawia się ta tego rodzaju rozbieżność. Nie? Że tu, yy, bo... I jedną rzecz, którą mi potem powiedziano, że przykład Stanowski Gór generalnie jak internowano czy zamykano, wywożyli ich do Zabrza za Zaborze. No ja byłem ten jeden, jedyny, którego wtedy do, od razu do Katowic zawieźli, tak byłem po ludzku. Z jakichś tam powodów odróżniałem. W każdym bądź razie, co się dzieje? Yy... Spotkałem wielu różnych ludzi. No, na dzień dobry wiedziałem, że Tadek Buranowski siedzi, że siedzi Jurek Ciepiela, bo ich w, w niedzielę wzięli, yy, Jasiu Łóżny, że Teresa, bo Teresę wykorzystali, że kobiety miały mieć korytarz, coś tam były. Zagrodziło Teresę, bo wołały, kto tam siedzi, więc coś tam, żeśmy wiedzieli. W każdym razie areszt, y, wiesz, spokojnie, tam właśnie trafiłem na Piotr Nowackiego, no to, to same takie towarzystwo, które się znali. W każdym bądź razie ja miałem to piekielne szczęście z jednej strony, że y, trafiłem tylko do tych ciepłych cel, bo tam niektóre były makabrycznie zimne. Ja miałem to akurat szczęście, znaczy ciepły, no w tego rozsądku mówiąc, nie? W każdym bądź razie 16 grudnia. Koło, tak, No, jeszcze coś tam szaro było za oknem, bo tam były okna matowe. Ja, że coś tam słychać, jakiś większy ruch, coś tam loto, fruwo, to tam coś się dzieje, jakieś takie zamieszanie, tam coś tam jest nie tak. I już, już wieczorem później siedzimy w takich trzech czy czterech nas było w takiej celi. Otwierają się drzwi, wchodzi taki facet dobrze ubrany, bardzo taki przygaszony, taki tak jakby troszeczkę poza tym światem był, cóż, tak ja wiem, zegarki nam zabrali, więc to jest tak względne, ale powiedzmy tak, z godziną mogło minąć, on zaczyna wreszcie coś tam mówić, i Marian Gluch się nazywa, opowiada z kopalni wujek, wiesz, i byliśmy pierwszymi, którą po zatrzymaniu w domu on mówił, co się na kopalni wujek działo. No to dla nas, którzy już byli w więzieniu, to, to było rzeczywiście straszne przeżycie. To co ci mówi człowiek, który brał w tym udział? No, z, z aresztu do, do, do wujka to kilometr, no, nawet chyba nie ma kilometra, no, to jest tak blisko przecież. Więc to było jedno z takich życiowych, niezwykłych przeżyć. Bardzo porównywalne, ale jeszcze takie trudniejsze, to było to, że to był koniec grudnia, przed Sylwestrem w każdym razie. Otwiera się cela i taki kawał chopa wyższy ogół ode mnie wchodzi, zmęczony, taki ta twarz blada, taki wszystko, nie? Andrzej Oczko z piasta. On był jednym z szefów, on też dostał potem wyrok, bo Marian dostał bodajże później, chyba w styczniu dostał 6 lat, początkowo, czy 4, nie pamiętam dobrze w w każdym razie, Oczko opowiadał nam o strajku okupacyjnym na pieście podziemią. No a dla nas, którzy znali Śląsk, między innymi z filmów Kuca, no to strajk podziemią no to się kojarzy z tym, co na filmie widzisz, no to jest wiesz, to jest. A oni byli dwa tygodnie podziemią, no to to jest kompletne szaleństwo. Nie? To było takie rzecz. I. W w dzień swoich urodzin, gdzie mnie pobito, wsadzono do izolatki, do tego karceru, tam na dole, w areszcie, minąłem się w celi z profesorem Hełkowskim, czyli naszym rektorem. On przyszedł z jakiegoś tam przesłuchania i pyta się tam, w tej celi: Słuchajcie, y mam podpisać tą, to stylu, tą deklarację lojalności, żeby stąd wyjść i tak dalej. On już był starszym człowiekiem, nie? i wam powiem, że nas tam było siedmiu, ośmiu w tej celi. Y Wszyscy powiedzieli, że ma podpisać i wieź, bo się tam na zewnątrz bardziej przyda. Bo już było wiadomo, że niektórzy już zwolnili nawet, niektórzy... w każdym razie coś się działo, wiesz, i taki człowiek powinien się na zewnątrz przydać. A my, my, my możemy zostać tam, nie? Ja do niego mówię, panie rektorze, ale naprawdę, pan się tam bardziej przyda. No to jest tak swoją drogą. W tym samym dniu bodajże pobili tatka Buranowskiego, z tego co pamiętam. No, moje doświadczenie, moje osobiste jest z czasów aresztu śledczego jest... Trudne, ponieważ pobiłem się z leszkiem waliszewskim. Dosłownie. I nigdy w życiu mu ręki już nie podałem. A mi się kazał meldować klawiszem, jak oni wchodzą do celu. Autentycznie. On, szef regionu, wydawałoby się taki twardy, nieprzejednany. Nie? On z takim tekstem wyjeżdża. Tam było też. Tam nas było bodajże czterech albo sześciu, tu nie pamiętam. Bo, bo nie Za to, że się awanturowałem, od początku przerzucali z celi do celi, więc za tego przewędrowałem w pierony. W każdym razie, no, takie wyobrażenie. Facet, no, 110 kilo, to on mógł mieć kawał chłopa, wysportowany, wyższy ode mnie ogłowa, wszystko, nie? I on, to on do mnie podskoczył. Rozumiesz? Że ja się mam dawać, bo on tu jest szefem, coś w tym stylu. Ja mówię, no, no chyba cię facet co ty w ogóle robisz? Przecież tak nie wypada nawet robić. Nie przeklinałem. Wiem, że mówiłem mu bardzo spokojnie, a on się coraz bardziej wściekał w tym momencie. No finał był taki, że podszedł, nie wiem, czy on mnie tutaj chwycił, czy coś takiego, bo on się zachował bardzo śmieszny sposób. Podobnie jak ci klawisze, którzy mnie pobili w tej izolacji, Bo tam było zimno. Cholernie zimno. Płaszcza już nie miałem, bo podpinkę dałem koledze, który w swecze go wzięli z domu i jemu było zimno po prostu. Więc ja to, to miałem tam taki płaszcz zimowy, właśnie zużyłem się w domu, w niego przebrać, bo jeszcze byłem ciulato ubrany 13 grudnia. Ja mu tą podpinkę odpiąłem takiego misia i dałem, Piotrowi Nawackiemu dałem. No. I coś tam jeszcze. I teraz nie pamiętam, czy ja, czy ten taki górnik z kopalni Staszic, też go ze wicią mieli. Nie pamiętam nazwiska. Taki młody chłopak. I on coś tam wali wszystkiemu wstrzelił, że a co, może mamy jeszcze, jeszcze mamy, może nie śpiewać hymnu i tak dalej, nie? I ten jakoś tak się dziwnie odpowiedział, wiesz, i tutaj chyba, aha, bo jak mnie złapali, to on, ja miałem, tak zmarzłem, że ja nie umiałem rąk wyciągnąć z kieszeni. Zmarzłem, normalnie zmarzłem, wiesz, w tej betonowej celi. I jak oni mnie chwycili, to on rzucał na moją ścianę. No tak jak piłkę, dup, dup, dup. A z drugiej strony, wiesz, to jedyne, co spodobało że te ręce mi wyleciały, mówiąc po ludzku, z tego. I się. to było 2-3 dni różnicy. On się bardzo podobny sposób zachował. Jakoś ten ruch tak tutaj, że chciał mnie chwycić, wiesz? W każdym bądź razie, wyobraźcie sobie: yy, chwyciłem go, wykonałem, pat na plecy i go przesunąłem nogami nad sobą. Jak pierdolną plecami o glebę. To aż zatrzało i cisza. I on był tak szokowany, co się stało, wiesz, że aż po prostu to było aż niezwykłe. No, takie, nie? Ja wiem, parę minut trwało, dop zabrali mnie z tej celi. Żebyście nie mieli wątpliwości, zabrali mnie stamtąd. Dlatego yy, to bardzo rzadko o tym mówiłem, tak naprawdę. Ale jego postawa w tym momencie dla mnie była żenująca po prostu. Może się dobrze stało, że potem, jak go tam do Uherców przewieźli, tego, że akurat ja byłem znowu w tej grupie karnej, którą z Uherców wywieźli nas, a jego ja przywieźli, że... bo nie wiem, czy bym wstrzymał, mówiąc po ludzku, bo jego zachowanie wtedy było straszne. To tak, To też... te życiowe aspekty są cholernie takie istotne, wydaje mi się. W każdym razie, co się dzieje? Yy, 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 wiedząc, co tam jest, yy, w tym areszcie 5 albo 6 stycznia nas wywieźli do, do jednej suki, nas tam zapakowali, wywieźli nas do, do Szerokiej. Jedna, jedna ta buda pojechała, tam nas na pawilon numer 3 wciepnęli, w każdym bądź razie jechałem z Maczkiem Kisem i z Jankiem Szpitonim. Także nas, naszą trójkę tam, i tam parę osób i praktycznie tam nas wsadzili do tych baraków, zimno, ciemno, chłodno, głodno w razie ale to już, człowiek już to traktował inaczej. Tam nie było jakiegoś takiego strachu, grożenia w tym transporcie. Ktoś tam jedziemy, no też tam się jakoś to rozlazło. No i działalność w internowaniu to jest zupełnie inna sprawa. Tam drukowanie, to wszystko. W każdym razie no, ten aspekt, że nie było rozróby, w której nie, br nie bralibyśmy udziału. Stąd potem właśnie nas zapakowali do Uherców. Tak powybierali, bo to też była ta... pomieszali tych wszystkich tych bardziej ugodowych, czy tam z różnych powodów, yy, tam te kilkadziesiąt osób, czy kilkaset, przewieźli do Kokotka, do Tarnowskich Gór, bo to też jest ważne. Yy, w każdym bądź razie spotykaliśmy się z różnymi ludźmi. Cimi na przykład, co paradoksalnie wspominają o ludzi z Bielska, to spotkaliśmy się właśnie tam, yy, w, w Jaszczębiu, bo akurat większość z Bielska do Jaszczębia przywieźli. Oni byli w sąsiednim baraku, co prawda, nie? No, tam też było różne, różniste I teraz, i teraz, i wyobraźcie sobie, co się dzieje. Jedziemy do tego yy, Jaszczębia, wychodzimy, tam nas wsadzili dość do, do kabaryny. Buf, to, było, to był kosmos. To, to rzeczywiście był odlot. Każdy, na baraku wchodzę, patrzę tu, yy, i sporo. Yy, yy, potem się pojawił później, ale każdy, o co chodzi? Wchodzę do, 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 na ten barak, nas tam przyprowadzają, zimno, jak pierron, Wiesz? Ale tam nasi śpiewają tego, no tam już byli, bo widzieli, że przyprowadzają kolejnych baranów, nie, co się dzieje? Prosto na Jackowskiego trafią. To jest ten, który był w Gdańsku z Fazosu. A ja wiedziałem, że to jest stary Garus, bo on w nowej szarży więziennej był pułkownikiem, chociaż według starych powinien być tylko podpułkownikiem. Bo to chodziło, ile lat odsiedział na no, polsku. I on był wydziargany, to wszystko. Nie? I to był ogromny. Jakby dla nas plus i handicap, że myśmy z nim mieli do czynienia, no bo wiesz, on wśród całej obsługi tej pomocniczej, to on miał poważanie, to był kawał hopa, nie? No wiesz, no pułkownik, no to, no to już wiesz, no elita, nie? W każdym bądź razie to było takie wyjątkowo pomocnicze, wyjątkowa sytuacja. I robiliśmy te swoje, wszystkie tam różne rzeczy, tam drukowanie tych ulot, ulotki, też drukowaliśmy, ale koperty, znaczki, różne dziwne rzeczy tam się działo i tak dalej. W każdym razie to życiowo było różnie, no już do tego jaszczębia rodziny mogły przyjechać. Matka mnie znalazła na komendzie wojewódzkiej po dwóch tygodniach, dokładnie rzecz biorąc, przez dwa tygodnie nie umiała uzyskać nigdzie informacji, gdzie jestem. Obozy internowania, czy jesteśmy już ten jaszczębie szeroka, czy jaszczębie zdrój szeroka, jak zwał, tak zwał. Zimno, zima, bałwany się lepiło, inksze zamowce z Bałwanów i tak dalej. To był kapitalny czas, bo robili, pomagałem i robiliśmy z Maczkiem Klichem i z Jankiem Świtoniem pieczątki, koperty, znaczki, różne dziwne rzeczy. Pierwsza, druga w nocy, zegarki mieliśmy z powrotem. W każdym razie otwierają się drzwi, wpada grupa no, kadry więziennej. Byliśmy w celi osobowej, sześciu śpi, dwóch siedzi. Tak cichutko weźcie, że tam nawet się nie obudzili w pierwszym momencie, no bo te dwa barany siedzą i drukują. <grystanie> <grystanie> Dlaczego to jest takie zabawne, nie? Dopiero po chwili, wiesz, ten Maciek podniósł głos, coś tam zakrzyczał, chłopcy się obudzili. Nie? A ja w tym czasie, co zrobiłem? Pieczątka z gumki myszki, to taka gumka kreślarska, tą, którą miałem na stole przy ten. wziąłem, hab, wsadziłem do pyska, wstałem i stoję, nie? Maciek patrzy, Engluś patrzy Janusz, patrzy, Janusz Rejdych, członek Komisji Krajowej. Tamci się zaczynają awanturować tego, a ja stoję i się nie odzywam. Co jest, nie? nie mogę się odezwać, bo od razu będzie wyjdzie, że coś w tym pysku, nie? Wpadli, zabrali nam te wszystkie wydrukowane koperty, to wszystko pozabierali i tak dalej, nie? Oni wychodzą, pośli papa, nie? Potem żeśmy się kapnęli, że mogli widzieć przebłysk światła przez okno. Pomimo tego, że powiesiliśmy koc taki ten gruby na oknie, to nie żeby zasłonić, tylko tam było pojedyncze szyba to raz, a byliśmy w ostatniej celi, której ogrzewanie w zasadzie nie działało, i cała zewnętrzna ściana z pustaków była przemrożona. Myśmy spali w ubraniach wszystkim, no ale to okno czy nie cokolwiek się osłaniało. To taką samą akcję na to będę miałem rzeczywiście miałem z kolegami w Włupkowie parę miesięcy później. No i teraz ta sytuacja, nie? Oni wychodzą, to wszystko, ten, no co tam się dzieje, dopiero tam w innych celach jakieś zamieszanie, co tam się, ten klary, nie? Tu siadają, a ja się dróg nie odzywam. Nie? W każdym razie. No i macie ktoś w tym stylu, no, Ty, co z tobą jest? A ja, no nope", to co robimy? No, jak to co? No drukujemy dalej. Śmiech, normalny śmiech, rozumiesz? No, 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 no. Rzeczywiście, że my dalej drukowali, bo czyste koperty, takie rzeczy zostawili. No, a, a podstawową rzecz, czyli pieczątkę, miałem. No, no i to jest najbardziej... Dlatego pewne oryginalne pieczątki nie ocalały, no bo nam to skasowali. No ta jedna ocalała, ona wpadła później, ona wpadła w Uhercach, to był następny obóz. Gdzie nas tam przywieźli w marcu, i tak dalej, no tam już było wesoło, zabawnie. To jest i tu się kapitalnie wiąże aspekt yy, NZS-u, naszego z wns u w szczególności, ponieważ nas z WNS-u na Fuchercach było 14 albo 15, a studentów z USiU to nas tam było dużo. Skromnie powiem, że ponad 30 musiało być, plus tych innych uczelni, więc było nas dużo. W zasadzie międzyuczelniany komitet więzionych był prawie w całości, z wyjątkiem lekarzy. Tak się jakoś złożyło, no bo ich nie zamknęli, mówiąc po ludzku. Więc spokojnie mogliśmy robić filię uniwersytetu i filia uniwersytetu była, ponieważ byli z nami pracownicy naukowi. W tym na przykład świętej pamięci Piotr Kalinowski. On był szefem Komisji Oddziałowej Solidarności na WNS-ie. On był doktorantem, doktorem, przepraszam, już był u Andrzeja Wojtowicza, który na wolności jako. on był podziekanem. Zrezygnował. Czy rzucił legitymację partyjną na rozpoczęcie roku akademickiego w lutym, jak wznowiono zajęcia, w kadrze stanął po stronie studentów nas wszystkich, obecny profesor od dotknięć politycznych i prawnych. No, był z kadry, był jeszcze był Lelonek, Jelonek, znaczy Lelonek, był Ferdynand Morski konstytucjonalista, był Leon Neuger z filologii polskiej. Wykładowców było gdzieś chyba 11 czy 12, łącznie z tego co pamiętam. Był dr doktor, doktor Kopański, był, był doktor Rzymełka. Doktor Kopański, bo jego macierzystym instytutem był Instytut Filozofii, bo jeszcze był Instytut Filozofii, który nie miał studentów dziennych, bo to jest ta czwarta część jakby WNS-u. Z takich, co tak, no to, to jakbym chciał mógł wspominać, w każdym razie była ta wszechnica, internowanych. We wszystkich ośrodkach było podobnie, ale no, myśmy mieli specyficzne że studenci i, <grym>, i wykładowcy nawet z tych samych instytutów się mogliśmy, mogliśmy się pogodać. Najlepsze, nie? nawet ci z Krakowa nam tego zazdrościli, ci z Rzeszowa, bo tam już, tam już było trochę to pomieszane z tej Polski południowo-wschodniej, że taka silna, zwarta grupa jest. No, yy, to są Uherce. Oczywiście w Uhercach przymiarka do próby ucieczki z to był kwiecień, początek, koniec marca, początek kwietnia. Tam bryl prowadzili był Boże... Krzysiek Grudkowski. A pamięt, zapomniałem, zapomniałem, Schuty Katowice, taka grupka tam tych działaczy Schuty Katowice, znaliśmy się jeszcze z przedstanu wojennego, tam były przymiarki do ucieczki z tych Sucherców, dosyć łatwo tam, znaczy łatwo. No, to już tak, był taki czas trochę poluzowania, ale no, były takie przymiarki, Nas tam było chyba z ponad 300 chłopa łącznie w dwóch barakach. W trzecim baraku siedzieli więźniowie, w tym z długimi birokami, plus tak zwana opozycja gospodarcza. To zupełnie inny temat który wróci, bardzo rzadko wspominany przy internowaniu, niechętnie, nie wiem dlaczego, ale to z różnych chyba powodów. Opozycja gospodarcza, czyli cięciarze, złodzieje, jacyś tacy kryminaliści, których też internowano, żeby było śmiesznie, z różnych celów, z różnych powodów, to jest inna sprawa. Notabene, fajnie to potem wykorzystywałem, jak studiowałem w Krakowie po paru latach, bo akurat z Krakowa to głównie cięciarze zamknęli, którzy przesiadywali w knajpach przy Wiśle i na Plantach. Tam, gdzie miałem zajęcia. Pieronym daleko miałem do nich, nie? więc nie musiałem nic kupować. No, zawsze byłem mile widzianym gościem. No, to jest mój kolega z celi, no, tam spod numeru, no to w tym momencie wiesz, nie było dyskusji. Już, nie? W każdym bądź razie, szczególnie na Wiśni, no to już, była, to już wiesz, to była dobra jazda wtedy. W każdym bądź razie to w hercach i czy zaczęły się choroby ujawniać, zmęczenie ludzi i tak dalej. Już był ten młyn, bo już była ogromna armia nowych internowanych, Coraz więcej wychodziło. Nas ze Śląska, przetrzebili tych, co wywieźli do kokotka. W każdym razie tam żyjemy, działamy. Grupa studentów, takich tych uczniów, no, nam się życie przestawiło. Tak zwane, wstawaliśmy ze skowronkami koło południa. Jak dobrze poszło, czyli tak w granicach obiadu, więcej nas potrafili budzić. Większość spała w nocy, a były takie osoby, które w nocy buszowały i łaziły, nie? tak mówiąc po ludzku, więc nam się tryb życia przestawił, w szczególności takich młodych nawiedzonych niepodległościowców i studentów. No więc myśmy mieli typowo studenckie życie. W nocy buszowali, a w dzień spali. Nie? W każdym bądź razie yy, Wielkanoc, bo to jakoś tak był początek kwietnia, coś tam się dzieje. Tam już te, te z rodzin, rodziny ze Śląska zaczęły dojeżdżać. Tutaj te komitety biskupie i tych te przy kościołach tam pomogły. Yy, tutaj bardzo dużo takich, zaś pamiętam, yy, Maria Jeziorna, nie pamiętam dużo imienia, w yy, matka Odlecha Jeziornego, jednego z legendarnych działaczy bratniaka i tych całego środowiska. On, 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 on był to, on z tychów z że nie z Katowicka, że działał w Krakowie, potem no, tam właśnie go spotykając inąd. Od nich miałem też bibułę, no tak, na, na marginesie, więc y, wiem, że kiedyś ona tam te auta organizowała i moja rodzina korzystała z pomocy z Katowic, więcej niż w Stanowskich Górach, to tak na marginesie. W każdym bądź razie ludzie zaczęli pękać, zaczęli się zmieniać. Była ogromna różnica. W Uhercach zaczęło się ujawniać zjawisko takiej dużej rozbieżności pomiędzy ludźmi, głęboko wierzącymi, praktykującymi, a tak umownie neofitami coraz więcej ludzi uciekało w swoistego rodzaju rozmodlenia czy ucieczkę, no, i te wszystkie godzinki, litanie, śpiewanie i tak dalej. To takie, wiesz, no, a myśmy to tam tak było różnie w każdym razie o co poszło. To się zaczęło ujawniać, a tym bardziej że po dłuższym czasie, to to wychodziło w trakcie, nie ukrywam. No, wiesz. W każdym razie w Uhercach to już tak było tak trochę dziwne. Warunki były wspaniałe, bo to w wspaniałym miejscu położony obieg, no, cisza, spokój, no żyć nie umierać. No, no Bieszczady, no, no, kord, no to już tak jakby prawie na wczasach słoneczko zaczęło grzać, bo tam tak była zima, śnieg, dup i od razu było ciepło. Tam nie było przejścia wiosennego. Ale też ludzie zaczęli coraz bardziej się zaczę... ci, co już byli po parę miesięcy, to zaczęły się choroby ujawniać różne takie dziwne, za... różne dziwne zachowania. No, ja mogę mówić za siebie i za kilku kolegów, że dzięki temu, że rodziny regularnie przyjeżdżały, to też było inaczej tych kontakt. I to jakoś człowiek może to lepiej żył w każdym bądź razie. Yy... No, myśmy, jako te studenty, to się trzymaliśmy bardzo dobrze. No, ja miałem, mieliśmy do czynienia jeszcze z tymi solidarnościowymi działaczami. Tam na przykład spotkałem paru żołnierzy. Na przykład był taki Kuc. On miał wyrok, on z tego co pamiętam, 15 odsiedział w 50, 60 lata, bo jeszcze z bronią, bo on był w Konspiracja, potem jeszcze troszkę z bronią latał. On tam no, dostał 25, w każdym razie znaczy, najpierw miał KS, potem 25 i po 15 każdy on też był dernowany. Hmm. Nigdy nie zrezygnował do swoich idei, tak inna sprawa. O co chodzi? Zaczęły się już w uhercach ujawniać takie sprawy zdrowotne różnego typu i zachowań już takich dziwnych, już oczekiwania zwolnienia, tu na 1 maja, będą tam, 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 tam takie, różne, takie już, już takie, na, na Wielkanoc była większa grupa zwolnień, za parę dni znowu jakieś kolejnych przywieźć, ale nasu, naczy, ciągle to ubywało. W każdym razie, co tam się dzieje? i Jeszcze było powiedziane, że tam jeszcze nam dowiozą ludzi, bo na tym jednym, tym, tym trzecim baraku tam było trochę cel pustych. U nas było już dużo, bardzo dużo nas tam było. W każdym razie było goło i wesoło, tak powiem prościej. I tu pracujemy, znaczy te dyskusje o tej ucieczce. Tam już zaczęli auto montować, żeby wyjść, bo tam też, szczególnie jeszcze była przemiarka, żeby w czasie, jak są widzenia rodzinne, no, były takie różne pomysły. Bref, pozorom szło to zrealizować. Nasi studenci, też koledzy, zaczęli przyjeżdżać. Nie? No tam Ania przyjeżdżała do Maćka, no bo to jego przyszła żona, więc no to, to tam na okrągło się coś działo. W każdym bądź razie jakoś tak umula... bo wtedy chorych wywożono do szpitala na badania lub zostawiano. I tak było we wszystkich obozach, no u nas też tak, w szczególności tych. Bo tak bo to były takie zbiorcze że Zaczęto złożyć z różnych ośrodków. W każdym bądź razie w jakiegoś tam wieczora, dwóch czy trzech, tam był problem. Lekarzy mieliśmy co najmniej trzech bardzo dobrych. Bardzo dobrych lekarzy z ogromną praktyką, w tym Władek koszczerski z Gliwic, więc to, tak, wiesz, to umiał tych ludzi po prostu zachęcić i bardziej był człowiekiem znanym, i bardzo miał, miał ogromny autorytet wśród y, posłów, wśród y, internowanych. Ogromny. Taki no, Taki człowiek trochę wygląda patriarcha, z brodą wysoki. taki. wiesz. No, w każdym razie, co się dzieje, y, jakieś tam z jednym z tych kolegów. Ja nie pamiętam, czy tam chodziło o epilepsję, padaczkę. coś tam było takiego, bo on był w tym drugim baraku, ten kontakt był troszeczkę zachwiany, było za dużo zresztą, tam było chyba 400 chłopa naraz. W każdym bądź razie coś tam, o, że nie chcieli go na badania wywozić, coś tam, on zasłał, w nocy w każdym doszło do, do próby buntu. Ironia losu. Dzień wcześniej wieczorem, w ramach właśnie z tej grupy tam z Rudkowskim z Pajdakiem, z tymi chłopakami z Huty Katowice, Ponieważ apelu wieczornego no, po naszych takich postawach nie robiono, tylko tam te klawisze chodziły nie? o tam określonej godzinie i liczyli sztuki, że ile jest tam w celi się musi zgadzać. Nie? Mówię, wiecie, przetestujemy tych pierunów, jak zareagują. Nie? I wiesz, ponieważ tam były te piętrowe łóżka, w każdym bądź razie o co chodzi? Sprawdzają, nie? i tak wiesz. I spo, ja się położył na łóżku na pierwszym piętrze, na mnie się położył Krzysiek ten i, i nie było jakby widać, że jedna sztuka. Nie? Parę minut i jest cyrk, bo latają po, po budynku, bo się jeden stracił. No to dup, przymknęli kratę teraz, no i teraz liczą sztuki od nowa, nie? No kurwa, nie ma jednego. No nie ma, dosłownie nie ma, no i za parę minut, no, szukają lisa, no, prościej mówiąc, nie? I jak to wyglądała od środka? Zostałem troszeczkę z relacji Juska Kuli, bo akurat miałem takie szczęście, że z Juskiem Kulą praktycznie z 8 miesięcy byłem w więzieniu razem. To jest człowiek legenda, już no, no uczciwości rzeczywiście, nie? bo on spał obok mnie. Wiesz? I on mówi, że on nie chciał powiedzieć inni, kto to jest, ale któryś się tam wygadał, mówiąc po ludzku, nie? że to, to, tego brakuje akurat, nie? tego djibolunga. No, ja byłem w celi na parterze, a schowaliśmy się u piętra. W wiedzieliśmy już tak, że to już były takie przymiarki tak na, na czysto. Ci że tam już będzie auto dogrywane i tak dalej, i w czasie widzień. widzenia, wyjdziemy. Tam fantaści mieli jeszcze inny pomysł, żeby kraty przeciąć tego, no ale tam no, to trzeba było mieć trochę wyobraźni. No. Wyjście samo przez druty było problematyczne, bo to podwójny rząd drutów i przybiega je w środku. Da się to minąć, no ale to też trzeba umieć. Nie? W każdym bądź razie to było dzień wcześniej. i Na drugi dzień w nocy doszło do awantury, doszło do buntu. 50 wytypowali najbardziej aktywnych, nie ten, i do w załęże. No oczywiście pojechałem. No, I tu się zaczyna cyrk, bo tylko nielicznych studentów nas zabrali i wywieźli, już takie towarzystwo przebrane. Z tym tego kręgu towarzyskiego, o którym mówię, to właśnie Adam Jawor, Maciek Klich, yy, to właśnie mecenas Piotrowski, Leszek Piotrowski, późniejszy poseł, yy, właśnie Wadek Koszczewski, yy, doktor yy, Rzymełka, Heniek Sporoń. No i tam jeszcze ileś nas, jeden nie pojechał piec, bo zasłał Helmut, czy albo Helnik piec zasłabł do transportu, ale o co poszło? Zrobiono kompletny kipisz, przeszukanie wszystko, i jak nas wywozili, to. Większość jeszcze poszła do rewizji osobistej, przetrzepali wszystkie rzeczy, więc co tam poznajdywali, pozabierali, nie? No oczywiście, weźmy, jak zawsze, no, ten sam krytyński pomysł, żeby coś tam drukować, tam, no, pasta, pasta, tu, znaczy, farba była w tubce do, do, do zębu, więc co tam przeszło, takie rzeczy, nie? Ale to jest jeszcze małe piwo przy tym wszystkim, nie? Ciężkie warunki, ale któryś tam z klawiszy puścił farbę, bo tam sprowadzono pluton wop no w ogóle makabryczny, to, to jest zupełnie inna historia, ten bunt, nie? Yy, powiedział, że jedziemy do Załęża. No, no to ci z Rzeszowa z tego to by do Załęża, bo tam do tego tam ze Śląska nie było 50 lat, tam było mniej. Tam jeszcze grupa z, z tych innych powiedz, zabrali. W każdym bądź razie yy, do Rzeszowa. No więc tak spokojnie, jak już wiemy, że jedziemy do Rzeszowa, no to tam dobra, mogę jechać. Kolejna zmiana miejsca, nie w to, 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 to Wejście Atandy wcześniejsze, czy tej służby więziennej, takiej zomowskiej służby więziennej, mówiąc po ludzku. To zamo to przy nich to jeszcze były aniołki, mówiąc po ludzku, no ale to te z racji pracy musieli dać być inni trochę. No, w każdym razie to było takie bardzo ostre przejście. I teraz najbardziej śmieszna historia. Pomimo, że to, co nazwaczkiem przywiedzicie, by z tych innych, nie? Nas, tam jeszcze Tomka Pola zabrali. Z Fizyki tam... Każdy, no, tak się złożyło. W każdej jedziemy. Znaczy, mamy jechać. Nie? No, ale różne wynalazki się robiło w więzieniu. Wynalazki. Na przykład, jak zrobić bimber. No. Proste. A fachowców mieliśmy dobrych, pomijając już własne doświadczenia co niektórych, mieliśmy, kurde, opozycję gospodarczą bimbrowników. Oczywiście można go zrobić najszybciej z czego? No z rodzenek. No to się da zrobić. no To się nie da? Da się zrobić, nie? Więc teraz cały cyrk polega na tym, także słów plus do zdarzeniu. i teraz co się dzieje, nie? Adam brał w tym udział, no bo no, my tam to szybko nauczyli, takie głupotnie. I mieliśmy taki, ten większy słoik, taki dwulitrowy taki, dosyć duży słoik, takiego już zacieru, No i to był, wiesz, no, jak teraz, a co to jest? Żur, nie? <grym> Teraz, co się okazuje, żur. Nie? Okazało się, że na wschodzie żur to jest właśnie zacier. Nie? A my to tłumaczyli, że to jest żur na nie? Ja mam taki swoich, Adam stoi obok, też coś jeszcze. Ich tam biorą kolejnych do rewizji, nie? to wszystko. Ale tam chyba kogoś zatrzymali, tam miał jakieś tam śrubki, jakieś tam no jakieś takie nożyczki, jakieś takie głupoty miał, których nie powinien w ogóle mieć. Nie? Ja stoi, jak ten krety stoi ja z tym słoikiem, nie? coś z tym zrobić. Nie? Jork, Jerzy, Jork, Jerzy Neumann z Wilhelminy bo to jest akurat stąd. Typowy stary garał, ustaki Elwer Śląski, wypisz, wymaluj żywcem, jakbyś go z filmu od kuca wyciągnął. Gotka, Hapia Gadana, Nawika miał tako, że on, on, on by zagadał wszystkich na śmierć, nie? A poznaliśmy się troszkę na wcześniej, tam, na, na wybiegu, na tym, w każdym razie o to chodzi, nie? A ten klawisz tak mówił, no, ale wie pan, to jest, no, żur, żur, żur to jest taki zacier śląski, taka zupa się z tego gotuje. Nie? Ale to, on mi tak ta pachnie inaczej. Mówię, no bo to tak musi być, bo jego się trochę inaczej robi, nie? Dobra, zabierzcie to nie. Zakońcili mi tak rauza, jadą do tego Rzeszowa. Tam już cisza spokój. Nie? No, prawda, wchodzimy patrzymy, koła, a to tak jak maszysko, czteropiętrowe ogromne, betonowe mury tam nie było już drutów, tylko wysoki mur betonowy to wszystko, nie? czyste szaleństwo. Prowadzą nas na parterowo cele, one są poniżej ziemi, bo już okno na wysokości ziemi, ale reszta jest niżej, brudne, mokre, takie dle, paskudne, nie? I oczywiście, wiesz, dobrali mi się po drodze, kto idzie do celi i poszło nas trzech, czyli Neumann, York, Adam i on, nie? Czterech, przepraszam, Mi no. Powiedzieliśmy yy, zawsze, mieli kto był ten czwarty, tu nie pamiętam po prostu dobrze, bo... Zimno. No to co robić, nie? Ja wyciągam ta kraj, za ten z w tym sensie Jorku, jak to zobaczył, no to, no to trzeba wypić, nie? No to, do, ile to trzeba było? Że, no wiesz, no... My usnęli w najlepszym mózgu po ludzku. No tak powiem, w tym czasie a to, to o tyle było zabawne, że tam zaczęli nas tam mieli tam na te wyższe piętra przeprowadzać, nie? czyli tam z tego zerowego na czwarte bo drugie, trzecie było zajęte tam przez Krakusów, tych Rzeszowa, z tam już było kupa ludzi, in, Inkrzyk. bo tam od początku było obóz by internowania od grudnia. W każdym bądź razie nasze wejście do Rzeszowa było takie, że wypiliśmy troszeczkę tego zacieru, a to zadziałało jak no, naprawdę ostro, nie? No. W każdym bądź razie... Po drodze, jak już na tą górę, mieli iść, to już tak co niektórzy tam da się zauważyli, że zbyt spokojni i weseli jesteś, jak na tę całą historię. W każdym bądź razie rzeszł w załęże. Przepiękny nowy areszt śledczy, skończony w 1980 roku, obiekt do dzisiaj funkcjonujący. Bardzo dobre warunki miał, to trzeba przyznać, ale no areszt ewidentnie taki, jak no wypisz, wymaluj. Nie? Całe skrzydło sami internowani. No, zbieranina już tak no, z jednej trzeciej Polski taki już przebranych ten element. Nie? Ale szybko ubywało, przed 1 Maja, tam zwolnienia, tam, tam jakieś tam, no tam. Tam to szło. W każdym razie, o co tam chodzi? Ta wszechnice dalej się dzieją, mieszaliśmy mi się tam tymi ludźmi z Krakowa z tym wszystkim. Bo kogo, kto z nami siedział, kto się spotykał, to jest zupełnie inna historia, ale z Krakowa spotkałem starych znajomych, których znałem już od roku wcześniej, więc ten świat jest pierony mały. Ogromnym autorytetem w więzieniu cieszył się Tadeusz Kęsy. Człowiek związany, związany no jeden ze współzałożycieli SKS-u krakowskiego, bo on pochodzi z, z Podsanoka, no, czyli on pierwotnym daleko miał stamtąd i pracował w Rzeszowie już wtedy. Jeden z głównych współtwórców Związku Rolników Indywidualnych, ponieważ on zaczynał z kolegami, tam z Wiesiem Skutnikiem, z z Nowackim, zaczynali strajk rolników w Uszczykach. Z takich rolników nie zaczynali rolnicy, powiem tak, może tak to troszeczkę dziwnie zabrzmi. W każdym razie to był ogromny autorytet. Dwa piętra niżej był niejaki Rokita, Jan Maria, i tam parę takich innych. Tam się tam właśnie ten, w każdym razie tam jeszcze lekkie Jeziorny się też przekręcił, no, był drugi Klich, Bogdan Klich, kuzyn naszego Maćka, więc to, to tak, świadczy tak pierwszy yy, i i tu. Teraz mi się troszeczkę nie pamiętam czy w Uhercach, w Uhercach chyba tak to było, że jak myśmy w pewnym momencie w UHERC-ach, to 11, czy, to było później, przepraszam, to było załężeń. W każdym razie o co poszło. Y, idziemy, tam się to wszystko dzieje, to życie kulturalne kwitnie, to wszystko. Tam się zaczął etap y, przejścia na protesty głodowe. Y, tu, tu, tu byliśmy podzieleni bardzo głęboko, wbrew pozorom. Y, sporo z nas było przeciwnych Głodówka to jest instrument ostateczny. Jego się używa już w skrajnych sytuacjach. A prawda była taka, że niektórzy nasi koledzy no, robili się z tego jaja. I to był ten niesmak budził, wiesz, i to yy, do różnych sytuacji dochodziło. W każdym razie no, myśmy sobie o tyle mogli pozwolić, co niektórzy. Mieliśmy tych lekarzy na miejscu, więc miał kto pilnować. Bo tak się zawsze składało, że w tych grupach było dwóch, trzech lekarzy. Ciągle się tylko przewijał Ładę koszczeski, jako ten, ten, ten akurat był zawsze. Tam ci kolejni się wymieniali wcześniej. Rzeszów. No, to tych tak ubywa, ubywa, tam sobie robimy te wykłady, drukujemy. Tam spotkaliśmy na przykład ze Śląska bardzo mało znana postać Grzesiek, Grzegorz Połecz, on był z Rudy Śląskiej bodajże, współpracownik koru, jeszcze sprzed sierpniowy. On był też drukarzem, on też pieczątki robił, więc mieliśmy wspólne zajęcia. Nie? Ale wspominam, właśnie takim, takim naprawdę autorytetem ogromnym dla wszystkich był Tadek, Tadek Kensen. To było zupełnie inne doświadczenie wybitnej klasy człowieka. I mecenas Piotrowski, ten nasz. On jakoś tak też tam robił wykłady, sprawa, to wszystko w razie. tam sobie żeśmy tak spokojnie jeżeli tam już było czysto, spokojnie, no okej, okay, tak się tam te rodziny przyjeżdżały, to wszystko ludzi ubywa. No ale zawsze te takie dziwaczne dusze, no co by tu zrobić, żeby coś jeszcze spieprzyć, nie? No to no, powiedzmy pewnego pięknego dnia y, porozkręcaliśmy wszystkie zamki w drzwiach, wyciągnęli, że nawet na noc nie mogli nas zamknąć, bo znikły zamki, część mi przez okno wyrzucali i tak dalej, no takie, no, żeby, tam, żeby się nie nudzić. No ale oczywiście przeszedł czas spokoju, czyli Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No więc wszyscy byli zadowoleni, a nam, żeby był święty spokój, bo to było przecież one były w Hiszpanii, ale to zawsze dość późno wieczorem, i były mecze powtarzane. Otworzyli nam świetlicę i możecie sobie te mecze oglądać na okrągu. Wszyscy. No to dla niektórych to było w Wzięcie Konflikt polegał na tym, że w tej samej świetlicy była kaplica. Jak to pogodzić? No to był problem. Nie? No, to tak, to tak swoją drogą. No ale akurat ja jeszcze z, właśnie z tym miłskim kulą bardzo często miałem tak, on, on był moderatorem głównie, to był człowiek głęboki, jest głęboki, głęboki w wiary człowiek. No ale my te młode normalnie to będzie trochę inne, w każdym razie mistrzostwa tak, ale już tak liczenie do domu, wychodzić tam yy, i ten tym to tak miarę spokojnie. Ale już były takie próby tam, że kurde, może byśmy się do tego radiowęzła tam próbowali jakoś tam dostać, bo to tam idzie to zrobić, nie? Przecież tam paru takich mądrzejszych było, bo ten temat wrócił i pada hasło, no wszyscy oczekują już tam częściowo wygaszenie, osłabienie rygorów stanu wojennego z kuli 22 lipca. I pod koniec czerwca mówią, słuchajcie, teraz będzie większa grupa zwolnień, tego, tam się nie przejmujcie, u nas tam poszło troszkę więcej z tych głodówek pewnych, ale to tam, tam zbudziło duże kontrowersje z różnych powodów, bo wiesz, co niektórzy nasi koledzy, no nie całkiem prowadzili głodówkę, no i wiesz, no to, ale tak się nie robi, no. albo robisz jedno, albo... Byli tacy, co robili, okej, okay, no ale to już tak wewnętrznie taki. Co charakterystyczne. Wtedy po raz pierwszy w życiu w spokoju ducha przeczytałem dwie książki. Władce Pierścieni. Pierwsze polskie wydanie. Nie znałem w ogóle tego, tej literatury, tego typu, ale okazało się, że Maciek ich znał i to wydanie było w bibliotece więziennej, w którą miałem dwoje drzwi dalej. Miałem pieronem daleko do biblioteki. Tak daleko, że kurde na bych tam doszedł. A co dla mnie było największym zaskoczeniem, w bibliotece była wojna obronna 1939 roku autorstwa Leszka Moczulskiego, no, którą przeczytałem parokrotnie, bo ona oficjalnie została wycofana z biblioteki, skasowana fizycznie. Więc w bibliotece już nie była. No. Więc to był taki czas lepszy. W każdym bądź razie yy, przekonana moja rodzina była, że chyba nie wyjdę w tej grupie lipcowej. Jakoś tak to dziwnie było ustawiane, że Ty chyba tak szybko nie wyjdziesz. Nie? Yy, przyjechała ta delegacja Czerwonego Krzyża i tak dalej, to jest tam i inne, i to, to troszeczkę to się wszystko już zaczęło normować. Piście wnioski o zwrot tych rzeczy, które przepadły, no tam właśnie chodziło o te rzeczy, które wiem, kazecie zostały. Koniec czerwca, te zapadałem, zapadają, ale coś tam nie powiedziecie, wszystko pieknie. Dzielą tam na jakieś, na ten, te, te piętra, dzielą, coś tam wybierają, nas z tego piętra też tam gru, z grubsza jakoś tak, nie? I jak już tam na dole się tam pakujemy, to mówią, yy, Wy pojedziecie do Kielc. A czemu? Albo wiesz, że taka grupa przebrana, coś w tym stylu. No, no, no Dobra, znowu się zaczyna, nie? I zawieźli nas do Kielce Piaski. Też nieskończony areszt śledczy. Też taki budow... pod koniec gierka, budowano zupełnie nowoczesne areszty śledcze. W każdym bądź razie to był dzień, w którym Polacy grali ten półfinałowy mecz z Włochami. No. Wszystkim się bardzo spieszyło, im też zapieprzali tą suką tam i z powrotem, a to jak głupi loto w środku. Każdy zdążyliśmy w połowie pod koniec meczu tak no, 2-0 OK, nie. Tam wychodza na plac nie? i takie to skrzydło jakieś takie? Zobaczymy? Jakiś taki inny ten budynek trochę. Okazało się, że nas wsadzili do skrzydła kobiecego. I ten budynek troszeczkę inaczej wyglądał, plus w ogóle jakiś, jakiś taki inny był, jakieś kwiatki przed nim rosły, takie, takie, takie dziwne wrażenie, nie? I cała ta grupa z Kielcji, tam byli z Chrupieszowa, tam jeszcze taki tam pozbierany, tam z Łodzi ktoś się trafił, nie? No, wylecieli z tego meczu, mówią 2-0, to już po meczu nie ma co oglądać, no i tam wiesz, jak się przyjeżdżały, nowy transport tego, to się witało, śpiewało, żegnało się śpiewami, jak ci wychodzili, no różnie, I takie hasło, a co ty tutaj robisz? Nie? Tak patrzę, kurde. A Jurek. Okazało się, że trzech ludzi, których znałem z kolportażów z wcześniejszego, też tam siedzi z Kielc, Wiesz, bo to Kielc też jeździ, nie? Nawet Ci nasi zaskoczeni, ja skąd wy się znacie? Bieniek i Mirek Dominczyk, nie? Jurek Węglarski. Człowiek, drukarz podziemny jeszcze sprzed czasów Nowej. Człowiek w tych kręgach tych z pierwszych drukarzy, to człowiek legenda. On... To jest taki inny temat. Yy, w każdym razie od razu z deszczu pod rynę trafiłem, że znowu trzeba było do druku pomóc i drukować, nie? tak swoją drogą. Ciągle ten sam temat wracał, w każdym razie tam w tych celach siedzieliśmy i tak dokładnie to nie pamiętam, co zrobiłem. Każdy wsadzili mnie do izolatki. Yy, taka cel... yy, Nie do termosu, bo termos to jest makabryczna cela, to, to tak swoją drogą, ale do takiej izolatki, yy, gdzie może... kratę jeszcze wewnątrz celi. No, nie wiem, dlaczego my tam wsadzili. Nie pamiętam dokładnie za co. czy tak, no, nie, nie, nie wiem, o co tam poszło. Każdym, czy może bez powodu, jakoś tak wyszło. W każdym bądź razie tam byliśmy dosyć krótko, bo też tam do jakichś zgrzytów doszło tego i się zbliżały. Tam, to był drugi albo pierwszy lipca. Tylko po 12 zaczęli zwalniać już tak masowo do y, skóry 22 lipca, taka półoficjalna amnestia szła. nie, no, to tam... Wtedy to przyjechała do mnie matka z panią Zychową, sąsiadką moja, nie? I mówiła, no, ale ja chyba nie wyjdę. A czemu mówisz? No, bo tam się coś mówi o tych, że taki klucz, że już zaczęliśmy się tak orientować, że ci, co byli związani, no, szefowie Solidarności tacy, plus z jakimiś ludźmi, którzy robili z KPN-em i z informacją, z zależnym drukiem tym, że ten klucz zostawał. Wtedy już padło hasło Ekstrema 600, czy to dopiero ten, generał ogłosił później. To w każdym razie nieistotne, o co obeszło, że tak przeglądaliśmy i do tych kielc po paru dniach przywieźli nam jeszcze z jakiegoś tam ośrodka kolejną grupę. I tam już byli ludzie z Gdańska. W większości ci, co przeszli przez Kwidzyń. Po buncie więziennym w Kwidzyniu, gdzie tam doszło do połamania rąk, nog, już tam naprawdę było bardzo ostro. Nie? Więc to jakby jeszcze taka się zaczęło opowiadać, że coś, taka grupa się tworzy. I Tam zaczęli się ludzie z Warszawy pojawiać. I. I powiedziano nam, że yy, długo tu nie będziecie w Kielcach, coś w tym stylu. Nie? Ja więc tylko było niedopowiedziane, gdzie nas wywiozą znowu. No? Więc to wszystko było takie tymczasowe. W każdym bądź razie coś tam rozrabialiśmy, żeby tam przyspieszyć ten wyjazd, coś tam było. Tak, okay. I znowu wróciliśmy do za Rzeszowa Załęży. Dokładnie na te same śmieci, do tej samej celi wróciłem. Wypisz, wymawiamy, znaczy do tej samej, prawie tej samej, znaczy bliźniaczej, mówiąc po ludzku, bo w drugim skrzydle. Tam tych wszystkich przenieśli na to szczytło, gdzie myśmy byli, a tamto do nas. Nie? I tam, byli, tam byliśmy na dwóch piętrach z grubsza i zostało nas tam 160, 170 chłopak z grubsza, ale już od Szczecina. Od Szczecina, przez Gdańsk, przez Wrocław, już Ci z Grodkowa przywieźli tą bardzo silną grupę pod wezwaniem tych gdzie też była rozruba więzienna. To już byliśmy tacy pozbierani już do kupy. Kto tam nie był, to, to znaczy, znaczy, wielu, wielu ludzi. Tu można by wymieniać no, nawet z samego świecznika, czy akurat, może tutaj bym wymienił dwóch paradoksalnie, w tej chwili stoją po przeciwnych stronach całkowicie. Czyli y, osobę, którą na właśnie poznałem w tej y, kieleckiej grupie wcześniej, y, Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, który był czynnym sędzią i został internowany jako sędzia, pomimo immunitetu. On był wtedy chyba w, w Sądzie Pracy, ale to jest nieważne, w każdym to był ten, i z nim jeszcze po prostu też był internowany y, m, Marian y, Sarna. Mąż od Teresy Starnej ze Złotej Sztafety z Tokio. To była taka grupa kielecka, bo oni mieli jeszcze inną cechę wspólną. A po drugiej stronie był Antek Macierewicz. No, to jest tak, tak się to złożyło. No, Tam jeszcze było wielu takich ludzi tu ze Śląska. Przy czym dla większą grupę z, tych, z tej to byliśmy my ze Śląska. Akurat tak się złożyło. I tam w zasadzie można było tak, tam doszło do tej sytuacji, że w zasadzie oni mogliby robić posiedzenie, krajówki, bo co najmniej 12 członków Komisji Krajowej i było w jednym miejscu. Co było takie przezabawne zdarzenie, czterech czy pięciu było ze Śląska w każdym bądź razie. Zeszł. I tam już, a w tym zeszłowie, no to już ten, no teraz no, co, co, coś trzeba robić, no, co, nie ma się co czarować. Nie? Te wszystkie takie zajęcia, tam, te wszechnice tego, to tam leci i tak dalej, ale tam był taki kolega nasz, yy, Aleksander Drusiecki, on sam nie jest może tak znany, jego matka jest bardzo znana Hanna Bierzbicka, yy, reżyser filmów przyrodniczych, na całym świecie znana. To jest jego matka. On miał nazwisko po ojcu, bo z profesorem politechniki był, ale był takim uzdolnionym technikiem, różne dziwne rzeczy wymyślał. W każdym razie, on nam ułatwił ogromnie to, że włączył się do radiowęzła, więc radiowęzeł więzienny służył nam za wewnętrzne nadawanie informacji. To, że wcześniej mieliśmy radia i tak dalej, najmniejsze radio najbardziej skutecznym to miał Rafał Szymoński ten z telewizji, no bo on do dostęp do sprzętu takiego małego, miniaturowego miał chyba najlepszy, no bo miał skąd? Nie? W każdym razie to tak swoją drogą, w każdym razie to było to. I Rzeszów. Cisza, spokój, sierpień, pięknie, łapnie. No to teraz już no, wiadomo, to trzeba liczyć, tak będą zwalniać, bo tam co dwa, trzy dni ktoś tam przychodził, nowi nie przybywali, w każdym ubywali tylko ludzie. Tam żeśmy się przecierali i generalnie tam byli tak, albo kierownicy Solidarności, albo ludzie związani z opozycją i z, z kolportażem, no więc ten klucz dokładnie pasował. Nie było ekstremie 600, bo de facto w Polsce nas było 800 iluś internowanych łącznie w tym czasie. Tu się o tyle śmiesznie zabawiałem, że pomagałem przy druku Kreta i, to, bo to kret, i tam jeszcze dwie nazwy miało. Każde to było pismo wydawane przez internowanych. Tu ogromny udział miała właśnie pani Wierzbicka i Alek Rusiecki. Myśmy takiego pisma internowanych też wydawali w Rzeszowie wcześniej. Tam z Jankiem Harasem Siemianowicz od nas śląskich. On był na folii robiony, igłą był wykuwany tekst. I tam... Myśmy drukowali ulotki, które szły na zewnątrz. Prześmieszna historia, nie? Tam znaczki tego, tylko... Ale w każdym razie ten kred, bo na tym powstała potem taka agencja informacyjna, kilka lat to wydawnictwo działało, w krajowe takie. Bo to właśnie się wiązało, bo właśnie tego Alka i innych z Warszawy, jeszcze Wyżbiska też, jeszcze... I ona jeździła po iluś tych obozach, bo tam jeszcze ktoś coś z rodziny siedział, razie te więzi takie się zawiązały, bo też się ta struktura z kolei się nowa. Też pewne elementy, pewne fragmenty nakładów były drukowane w Katowicach później. Tak, tak swoją drogą, bo z, dlaczego tak się rozwodzę, nie? W szczególności w 1983 roku to było, to było tak zrobione. I ale to radio wymyślił takie różne dziwne rzeczy, tam potrafiliśmy klucze do, do, do krat tych między piętrami dorobić. No tam coś trzeba było robić. Nie? Koniec sierpnia się zbliża, no to przed 31 zapowiadało się na ostro, to wszystko, no to tam padło hasło ty, musielibyśmy jakieś zajęcie im wymyślić. Bo nas muszą pilnować, więc dodatkowe zajęcie. I i tu doszło do dużej różnicy poglądów, czy robimy zadymę świadomie, czy nie. Bo tu jest fajnie, dobrze, możemy tu siedzieć, i tak to najpóźniej do grudnia wyjdziemy, bo takie więcej hasła padały. Na, na, na Wigilię wyjdziemy do domu wszyscy. Nie? To było przykre, wam powiem. To było cholernie przykre, że doszło tam już, no to naprawdę ludzie byli z samych elit, z politycznych elit, czy z takich społecznych, w każdym bądź razie doszło do przedziwnej sytuacji, bo tam Tadek Mielski, z Elbląga, Bogusław Szybalski, ten to był pistolet, straszny pistolet, taki bardzo radykalny człowiek. Ten Alek, właśnie ci, co przez ten prześli, przeszli, Bogdan Mikus z y, Siedlec, on tam przez Furbyszowę W każdym razie od strony technicznej, o co poszło, że też tak czasami czeka męczyło, wiesz, y... że co niektórych brano na przesłuchania i na przykład też to zaczął mówić, że ty, oni mają czas, oni muszą mieć jakieś gumowe ucho między nami coś tam. każdym że poszło o to, że Alek zaczął sznupać, grzebać, znaczy tych wszystkich i tam, ten, i okazało się, no i nagle też zajarzył, że a po co nas do tego skrzydła przenieśli? To trochę dziwne, przecież mogli na to samo miejsce na powrotem w Okazało się, że założyli podsłuch przewodowy. No i te kable zostały znalezione. Miałem poprawnie, no to pierwsza reakcja to doszło do zrywania tych kabli. Częściowo były w podłodze, bo właśnie chyba potem się ktoś kapnął na tym piętrowierze nad nami, że kurde, o co chodzi, czemu te, te klepki są takie jakieś... No jak w każdym razie tak doszło, wiesz, i... Doszło do jednego z największych buntów w sensie ilościowym. Wrażenie było makabryczne. Byliśmy już na tyle z doświadczeniem i z jakimś takim poczuciem sprawności, może czy siły własnej, czy bez siły tamtej strony, to się równoważyło. Otworzyliśmy te przejście do tych dwóch wolnych pięter. Zajęliśmy całe skrzydło. Zablokowaliśmy te kraty z głównych klatek słodowych. I po prostu służba więzienna, wszystko to był 28 albo 9 sierpnia. Dobrze nie pamiętam daty dziennej. W każdym razie oni się wycofali z całego skrzydła, wyobraźcie sobie. Zostawili na spokoju. No to wiadomo, że będzie teraz mobilizacja, będą ściągać atandę tych wszystkich i coś z nami muszą wymodlić. Nie? Więc tak, jakby taki komitet reprezentantów, czyli tych lekarzy, lekarzy, oni się przydawali też jako pomocnicy służby medycznej więziennej. Nie? Więc do, do komendanta on mówi, że będziecie jakaś wywiezieni. Oczywiście nie mówi gdzieś, na to zaskoczeniem, bo wszystko wskazywało na to, że będziemy w tym miejscu tak do, do końca. Widać, że z tych okien, bo z czwartego piętra to widzisz w cholerę, że tych y, dużych pojazdów milicyjnych, tych zjeżdża się coraz więcej. No to W pewnym sensie o to chodziło, ale. Upraszczam, w zasadzie doszło do bardzo ostrego spięcia. Nie spałowali tak nas naprawdę, bo jakoś tak tu już może inne, troszeczkę to sytuacja się zmieniała. W każdym bądź razie parę godzin baziliśmy swobodnie itd. I później doszło do takiej próby negocjacji, no więc w zamian za to, że jak nam powiedzą gdzie, że w spokoju nas wywiozą, że wszystkich razem, no to my te kraty odblokujemy, bo to, no tam w różnych powodach, bo tak musieliby je ciąć, wyważać, no różne dziwne rzeczy musieliby robić. Potem doszło do takiego, że no to, to załatwili, że. To się spakujcie w spokoju ducha, przejdźcie tam do tych, do, na te parterowe pomieszczenia, tam do transportu pojedziecie i tak dalej. No, no, Okej, okay, no jak mamy jechać, to pojedziemy. No. I tak na, na, na zdrowy rozum wchodziło, że albo nas do Ucherców, albo do Łubkowa wywiozą. No, bo, no chyba, że dalej w Polsce ale to raczej już w to wątpiło, nie? No to inteligentnie zrobiliśmy teraz, żeby dać im zajęcie, dobra, to my sobie przeszliśmy na ten parter, znaczy na ten zerowy poziom. No, popakowali klamoty, wszystko, no, ale żeby się nie nudzić to otworzyliśmy wszystkie krany z wodą na, na samej górze, zablokowali odpływy, <grym> spokojnie możemy iść, nie, mi my nie otworzyli, no i siedzimy teraz w tym, na tym zerowym poziomie, czekamy, nie? no ale kurde, ileś godzin, oni tam tylko tam przeszli, pokazali się i znikli, nie, i dalej siedzimy jak te barany, nie. Cisza, spokój, nic się nie dzieje. No, kurde, no, ale już tak, yy, to się w czasie rozciągnął. Nagle jeden z, yy, tak, jedna z cel wpada na genialny pomysł, nie? że to może rozwalimy ściany. Nie? Yy, bo yy, te ściany generalnie między celami były działówki. Z cegły na 12 to było dobrze. Czasami ktoś zapomniał się i chyba w czynnościach na sześć ją ustawiali. No, czyli pioronem cienkach, żeby klopnąć się bywali. No, ale cela, która była najbliżej głównej kraty wejścia, nie słyszała. Znaczy, słyszała hasło, że rozwalamy ściany, próbujemy się połączyć i tak dalej, nie? Damy im zajęcie, bo zaczęli się rozwalać ci na końcu korytarza, gdzie oni mieli wyjście na korytarz z działówki, nie? A cela pierwsza przy kracie głównej, no miała ten problem, że yy, więc była pusta cela do innych, myśmy nie słyszeli. Bo ja byłem w środku akurat właśnie z tym Wikusem, z Cezarem Kazimierczakiem i no, nie wiedzieli, no, nie za bardzo wiedzieliśmy, co mamy rozwalać, nie? No i wpadliśmy na genialny pomysł, ponieważ yy, tam, gdzie był kibel, była taka przegroda z luksferu w stalowej ramie, także no to, to był postęp do innych, no to y, jeden baran wpadł na ten pomysł, że no to rozwalimy tą stalową ramę i będziemy tą ścianę przekuwać, nie? tylko że zamiast tą działową, to zaczęliśmy przekuwać ścianę tą główną na korytarz obok drzwi. Teraz wyobraźcie, co się dzieje. Bo to jest huk potężny, wiesz, bo jak nas tam było czy pięciu czy sześciu, wiesz, na zmianę tą taką stalową ramą wali w ten, ten mur, te cegły kruszeją, to rzeczywiście tak to było, nie? wiesz, to, no, no to kurde walimy, nie? ci zaczynają po korytarzu chodzić, ale się coś kurde dzieje, nie? No, wpada ta tanda, blokują to wszystko, nie? A my w spokoju ducha dalej nie wiemy, co się dzieje, nie? Walimy w tą ścianę, ta dziura się zaczyna powiększać, nie? Autentycznie, już, było, już, już łeb można było wsadzić, już tak się, bo to, tak, żeśmy to rozwalali. I nagle tam, już nie wiem, chyba czarek, bo on był najmniejszy, on był młodszy ode mnie o dwa lata, yy. wsadzał łeb. On mówi: cicho jest, wszystko pozamykane. Ja mówię: no jak pozamykane? Jak przecież przed chwilą nie. I okazało się, że nasi wrócili do cel, a klawisze wszyscy uciekli. Potem powiedzieli, że jak zaczęliśmy już tą dziurę powiększać, to oni nie wiedzieli, co z nami zrobić. Akurat z tą celą nikt nie wiedział, co z nimi wymyśleć. Nie? Oni się wycofali. Myśmy w spokoju ducha, wyślili przez tą dziurę. Wreszcie sobie to wyobrazić. My właśnie na przykład no wyście chyba nie Po co wy tu siedzicie? że Zaraz nam Mówię, no A to już chyba o to chodziło w gruncie rzeczy. Nie? No ale znowu tam poszli do tego komendanta, ta mediacja tego, no i tam przetrzymali nas tam w suchy prowiant, znaczy, że proszę się pakować na świetlicę i suchy prowiant będzie wydawany. No, suchy prowiant to znaczy, że będzie długi transport. No, to nie do końca o to chodziło. Na przykład weź taki Radek Huget, jeden z działaczy, bardzo młodych działaczy KPN-u, a późniejszego VIP-u. współzałożyciel VIP-u, mówiąc poprawnie, z Krakowa. Dlaczego o nim wspominam? Bo jak później studiowałem w Krakowie, to moja meta, tam gdzie jak spałem w Krakowie w studiów, to u niego w domu właśnie. A siedzieliśmy w jednej celi. No, to co mam, mam powiedzieć? Proste, jak budowa CEPA. W każdym bądź razie on miał o tyle ciężką sytuację, że jego siostra siedziała w Gołdapi. Na drugim końcu polskim. i Biedna matka, rzeczywiście ta matka miała ten, jeździła do siostry, znaczy do, do córki, i do, i do syna. Tylko też, że przez całą Polskę musiała jeździć. Nie? No a bożena to był Pistolet Nieziemski ten jeszcze z Radka. W każdym razie, 7 no, na tej świetlicy chyba całą noc, no i w końcu nas całą noc na pewno to było. W każdym razie na pewno to już był 31 sierpnia. To się tak przeciągnęło już na maksa. I pakują nas do suki, nie? I, ale nas też podzielili. Ale podstawowa grupa wywieźli wjazd do Łubkowa, który jako obóz był skasowany. Też musieli go tam właśnie tak się Dlatego się wszystko przeciągało w czasie, że musieli go przygotować, żeby sporty nas tam wciepnąć do tego dogowora. Do, 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 do w każdym razie zdarzenie: typowy polski film. Szkoła polska Andrzej Wajda. Yy... Wysiadamy z tej suki, znaczy otworzyli te drzwi, przez tą siatkę widzisz, yy... i widzę. Pierwszy raz w życiu byłem w Bieszczadach. I widzę te połoniny Bieszczackie. Piękny wschód słońca, parę chmur, takie ogromne, zbocze, trawia, piękna trawa, stado koni, wolnolatających, i wśród tych koni jeden biały, w samym środku. Tak jak na filmie, to no, są nie, Wajda, wypisz, wymalujesz. I coś tam jakieś hasło, yy, a temu możecie dowali coś w tym stylu, nie? I wiesz, te suki, jak, i, ale tak, z, może rzeczywiście długo stałem, bo zapatrzyłem się w tą scenę, zupełnie, tak, no wiesz, barwy, no plastyczne, no wspaniałe, ciepłe, no, no zupełnie no, niezwykły widok po prostu. Nie? Schodzę z tej suki, to tam przez tych stopniach to ciężko, nie? I jeden z tych klawiszy przywalił mi gazem po oczach. Takie miałem powitanie z bieszczadami, no. Na tamto już bieszczady Łubków, no to to już była swoistego rodzaju elita elit. Tam już to było no, troszeczkę mniej i tam już zaczęły się ujawniać różnice, już nie mówię towarzyskie, ale też polityczne i ogromna rozbieżność pomiędzy tymi, co jeszcze zostali, a już deklarowali, potwierdzali chęć wyjazdu za granicę. Nie, że byliśmy przeciwko, w wypadku wielu osób yy, prosiliśmy wielokrotnie, różni ludzie prosili, bo przecież to słyszysz te rozmowy, yy, żeby jednak wyjechali. W naszym przypadku akurat na przykład w śląskim ta, to, taką prośbę dotyczyła Janka łóżnego, żeby wyjechał. No on się po prostu zmarnuje w Polsce, bardziej, że on miał dzieci, ten jego młodszy, ten Piotr miał dwa albo trzy latka to dziecko. On, że, no Janek no nie ma, Wyjeżdż do tej Ameryki, chyba że on miał rodzinę w Ameryce, więc jakoś tam on pochodził z takiej wielodzietniej rodziny. W każdym razie, by, byli tacy osoby, ale były takie skurwysyny, które się z tym kryły, mówiąc po ludzku, no. Jeden z zastępców różnego poziomu już się z tym krył, To no. jest, tak powiem, prościej. Tu było to nie w porządku, wiesz, to samo sytuacja była z Jurką Cie Jurka Ciepiorą, bo jego przyszła żona y, też była internowana, też była działaczem, więc też była prośba Jurek, no wiecie, to no, no nie ma sensu w tym kraju, żeby został do ciebie, to, jest, to jest, bo ty się zapijesz na śmierć, bo on pił z tego, no, no, wiesz, i no wyjechał, rzeczywiście z Bożeną wyjechał, to tak y, nawiązuje do tego, co do innych, wiesz, y, różne rzeczy, no, y, Różni ludzie różnie reagowali. Bo wcześniej też, wiesz, byli też, nie ma się co czarować. Byli ludzie, którzy byli internowani z tego powodu, że chcieli wyjechać. No. Dosłownie, czy z tym nie no. i To tak, to, to było cholernie bolesne w gruncie rzeczy. Nie? Ale już wtedy na jesień to już z innego powodu. No. Tam się potem szybko piękne dlatego Bieszczady są najpiękniejsze jesienią. Nie lat w jesieniu. To akurat widziałem to długi czas do grudnia. W każdym razie tam już do takich rozrób nie dochodziło, ale tam udało się sfinalizować dwie ucieczki. Dwie. Nie trzy. W zasadzie mówi się o trzech. Dwie. Różnica polega na tym, że ta jedna. Przecież było wiadomo, że tu nawet dochodziło do bardzo ostrych spięć z Jurkiem Szybalskim, yy, który próbiliśmy się inni, że on się uparł, że on wyjdzie. Ale to był pistolet, to był facet, który nie nadawał się do celi, no, mówiąc po ludzku. Yy, Bogdan Szybalski, przepraszam. Yy, ten drugi był Jurek. Yy, w każdym bądź razie. Przećwiczyliśmy ubrania, wszystko przejście, jak rozpracować te cholerne psy, jak no tam wiesz, takie różne historie. Na przykład jedna z takich bardziej śmiesznych, zabawnych historii to było, w jakim czasie można przelecieć tyle a tyle metrów, jak ten pies za tobą ruszy, żeby, żeby cię nie zeżar przy okazji. Nie? Pomijając to, że to dało się uswoić za pomocą jedzenia, one były ciągle głodne chyba. No więc próba ogniowa jak ile ten pies może lecieć, nie? Ponieważ tam część obozu, taki kwartał był wydzielony, bo tam był zbiornik Peposz, który myśmy zanektowali jako basen w sierpniu, bo było tak ciepło, nie? A w, a w październiku od razu zrobiło się lodowisko, bo to zamarzło. Więc myśmy ra raz żeśmy się kąpali, a potem żeśmy tam na jeździli na butach. No. I to było ogrodzone jeszcze dodatkowo. I teraz od tej naszej siatki kraty, do tej siatki powiedzmy tam te sto ileś metrów, nie? I teraz czy ten piesta, który tam loto, nie za ile on cię dogoni? Nie? No więc kto testował, no jak rzekł odpalił, to że zdążył ciód do tego basenu i a teraz nagle konsternacja? Fajnie, ale jak wrócę? W jedną stronę to jeszcze OK, ale w drugą teraz się pojawi problem. Nie? Ale to wiesz, ramach i przygotowań, nie? tam były ćwiczenia, że dla Bogusia właśnie, że tam jeszcze jedzenie mu dać plecak, bo on sobie wymyślił, że on sobie pójdzie piechotą. Na żaden pociąg, na żaden autobus, bo pociąg był, no, pociąg był bo robił pętla, bo zaraz za, za górką były nie? I on faktycznie poszedł piechotą we wrześniu i to tak było, że wiesz, no oczywiście trzeba było zrobić zadymy, żeby ukryć, że jednej sztuki znowu brakuje, no ale tu już mieliśmy tak różnorodne doświadczenia, że to się dało zrobić, no tu, W każdym bądź razie to był, no Boguś to przedziwny człowiek. Też tam ze starą opozycją, coś tam związane tego, ale on potem w Komisji Krajowej tej podziemnej odpowiadał za transport i za logistykę. Taki. On nie umiał usiedzieć w miejscu on się ciągle... W każdym razie druga ucieczka to był Jerzy Chuć, człowiek z opozycji gospodarczej. I on też poszedł przez druty. Bo oni przez druty wyjśni. Nie? No ale on miał, potem się okazało, że miał bardzo silną motywację, żeby uciec stamtąd, bo okazało się, że on był internowany z powodu tego, że nie za bardzo potrafiono mu udowodnić zamordowanie własnej córki, no to tak swoją drogą, ale to, ale on był dobrym wibrownikiem z kolei, no, to tak na marginesie, nie? zresztą on już z tym zaczyna. Co chodzi, próby ucieczek, testowaliśmy też próby wyjścia w czasie, wrócił temat w czasie, jak yy, jak są odwiedziny, bo to wpuszczano grupami i tak dalej. Nie? Więc tam było takie przejście. Stąd na przykład tym potwierdzeniem takim zabawnym jest nagrania magnetofonowe piosenek obozowych śpiewanych, bo są najbardziej znane są Zgrodkowa i Słupkowa, właśnie. Zgrodków, no, no, bo oni, co niektórzy z tej grupy, potem byli z nami, a te w Łupkowie między innymi, też brałem udział w nagrywaniu tego na magnetofonie od pani Barbar Barbary Babileckiej. No, to się tak jakby wiąże. Z tym środowiskiem, yy, jeszcze yy, członkiem szarych szeregów w czasów okupacji nie, człowiek legenda. Tak to przeleciało. Yy, dosz, yy, już na to jesień, zaczą, szczególnie w listopadzie, dosz, zaczęły się ujawniać też yy, różnice jakby na przyszłość, co będziemy robić, z kim, czy jakie zamiary. Yy, dużo z to dochodziło na tym tyle wyjazdów i zachowań co niektórych ludzi z ukrywaniem wyjazdów i tak dalej, lub no, z różnych powodów. Co akurat mnie dotknęło w bardzo taki przykry sposób, ponieważ to rzutowało na zachowania pewnych ludzi w Tarnowskich Górach po moim wyjściu. Zwolniono mnie 11 grudnia, w, w, sobotę, nad, w sobotę i do Tarnowskich Gór wracaliśmy jednym pociągiem z Jurkiem Ciepielą. Czyli mówiąc przecież byliśmy dwóch najdłużej internowanych w starnowskich gór, bo ja się łóżny od paru miesięcy już w szpitalu, dlatego myśmy go nakłaniali, żeby on, on wyjechał, bo on by się wykończył po prostu fizycznie. W każdym bądź razie do 11. Tu na marginesie pierwszą bibułę z zewnątrz, taką stricte naszą śląską, czyli głoś śląsko dobroski miałem już na jesień do obozu przywiozła moja mama albo pani Bawilecka, bo nie pamiętam, która mi to przyniosła. W każdym bądź razie w niedzielę rano wróciłem i klamra historii się zamknęła. Czekamy na jedynkę, bo to jest pośpieszny autobus do Tatarskiego wrócić i spotykamy Jackowskiego, który wrócił tam z wizyty rodzinnej. Przecież on też z nami siedział, nie? tylko on, on, on też wyjechał. On chciał wyjechać i on z kolei miał żonę inwalidkę, więc nie byłoby życia dla nich w Polsce, mówiąc poprawnie. Nikt nie miał mu za zło tego, że wyjeżdża, co do niektórych mieliśmy, to żeby nie było wątpliwości. Do dziś ja to pokutuje zresztą, te pewne zachowania. Tu woli wyjaśnienia, ta trzecia uczeczka, o której się mówi, osoby bardzo, bardzo znanej w tym kraju i nie tylko. On nie uciekł z obozu, on uciekł ze szpitala. Subtelna różnica. Bardzo subtelna, ale zasadnicza, mówiąc po ludzku. Bo kolejnym, który był przygotowany do ucieczki, był Tadek Jedynak z Kontynentu. Bo już było wstępnie uzgadniane, że być może no, ktoś to kierownictwo powinien przejąć. Więc były przymiarki, tak, ale ten, ta osoba nadużywa, ponieważ mówi, troszeczkę mija się z rzeczywistością. Ze szpitala wyjść, to każdy głupi umiał, za przeproszenie. No, z obozu wyjść, to, to w zasadzie to jest skuteczne, to tylko było u nas. Czysto z obozu tak swoją drogą. W każdym bądź razie w niedzielę wracam, pierwszą bibułę biorę w ręku wtorek, środa. Z głosem jadę do Katowic, no takie różne... W każdym razie wiele tych nowych kontaktów, czy starych, to zaczęło działać. Zderzenie po powrocie, z tego, co masz na miejscu, nie było może aż tak szokujące, bo człowiek po roku już ten dystans złapał, czy wiedział, ale mimo wszystko wróciło się troszkę w inne warunki. No.